Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dwie dramatyczne historie, które wydają się być beznadziejne. Krwawienie to nie tylko dolegliwość cielesna, ale ona miała także wymiar religijny, bo mówiła o nieczystości, a więc izolowała człowieka. Natomiast śmierć dziecka to brutalne przerwanie życia człowieka, który jeszcze tego życia nawet nie zdążył posmakować. Te dwie historie pokazują zamęt, który pojawia się w życiu człowieka. Bóg stworzył wszystko z natury dobre, lecz grzech wszystko zniszczył. Co w tym możemy zobaczyć? Święty Hieronim powiedział, choćby nasze ciało poległo na łożu naszych grzechów, gdy dotknie nas Jezus, w jednym momencie będziemy uzdrowieni. I dziś ten dotyk, czy dotknięcie się, odgrywa ważną rolę. Zwierzchnik synagogi podchodzi do Jezusa i mówi o swojej córce, przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Kobieta myśli, choćbym się jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Nie da się inaczej opisać tych tekstów jako tylko przejaw wiary tych ludzi. Był on tak wielki, że poruszył serce Jezusa. Jego odpowiedź była natychmiastowa. Nie można inaczej nazwać tych cudów, jak przywróceniem człowiekowi stanu pierwotnej szczęśliwości. Wiara uzdrawia, pomaga, ratuje życie. Jezus jest lekarzem ciała i duszy. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół. Wokół Jezusa było mnóstwo ludzi, ale tylko kobieta się go dotknęła. Co nam to mówi? To, że nie wystarczy być blisko Jezusa w Jego otoczeniu, można powiedzieć w Jego towarzystwie. Trzeba starać się naprawdę do Niego zbliżyć. Ojciec Stanisław Biel, jezuita, komentując dzisiejszą Ewangelię, powiedział, Pan Bóg czasem dopuszcza 12-letni krwotok, pozwala się wykrwawiać. Pragnie bowiem, byśmy przekonali się na własnej skórze, że nasze siły, spryt, pieniądze nie zawsze pomogą. Są w życiu sytuacje i doświadczenia, które może odmienić i uzdrowić tylko sam On, Jezus. To wszystko możliwe jest, jeśli tylko uwierzymy. A my przecież wierzymy, o wiarę zabiegamy, pielęgnujemy ją. Jednak wiele rzeczy nie dzieje się tak, jak chcemy. Czyżby to świadczyło, że jednak nie jesteśmy jeszcze wystarczająco blisko? Jezus uzdrawiał wielu, którzy do Niego przychodzili. Dotknięcie sprawiało cud. Cud wymagał wiary. Słowo, dotyk i wiara. Te trzy rzeczy są nam potrzebne. Słowo wskazuje właściwy kierunek naszej drogi. Dotyk zapewnia poczucie bliskości. Wiara prowadzi nas w nowe życie. Może to wszystko wydawać się śmieszne dla osób postronnych. Pogrążeni w swoim ciasnym realizmie nie dopuszczają nawet możliwości, że Bóg może w taki sposób działać. Wolą szydzić z nas, z Boga, z wiary. Ale te szyderstwa nie mają wpływu na moc Boga, który wskrzesza i uzdrawia. Misja Jezusa jest jasna i papież Benedykt tak ją opisał. Jezus Chrystus przyszedł, aby zwyciężyć zło od Jego korzenia, a uzdrowienia są zapowiedzią tego zwycięstwa, odkupionego śmiercią i zmartwychwstaniem. Bóg chce nas zobowiązać do wiary, kiedy mówi proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. On jest przecież Ojcem, który nie chce odmawiać swoim dzieciom niczego. Chcąc tak żyć, musimy zaufać Bogu. Chcąc zaufać, musimy Go poznać. Poznając Go, chcemy się zbliżać, by Jego dotyk był dla nas ukojeniem. Z Panem Bogiem.